Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM. Za 27 minut dokładnie wybije godzina 10, czas na rozmowę na 96. Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie. W naszym studiu pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I od Polskiego Stronnictwa sobie zaczniemy. Pamięta pan, że kilka miesięcy temu, już nie wiem kiedy to było, ale dość dawno, rozmawialiśmy o tchnięciu młodości do PSL, chociażby w województwie lubuskim, czego pan jest namacalnym przykładem. No i teraz mamy zmianę warty, jeśli chodzi o szefostwo PSL w Polsce. Pan Kosiniak-Kamysz zostaje prezesem i sam w pierwszym wystąpieniu mówi, że on jest też uosobieniem tej nowej fali, młodej fali, która może oznaczać no, zmiany zasadnicze, jeśli chodzi o pewnego rodzaju linię PSL, jeśli chodzi o to, jak partia funkcjonuje w skali naszego kraju. Pan zadowolony z tego tytułu? W zasadzie tak, bo jest to, nawet we wczorajszym wystąpieniu były prezydent Komorowski powiedział, że PSL jest jakby wyznacznikiem zmiany i prezydent Komorowski przygląda się temu i chciałby, żeby takie zmiany też nastąpiły w Platformie. No, w Platformie wczoraj nastąpiły, na początku no, klubu parlamentarnego. Natomiast cieszę się z tego, ponieważ Władysław Kosiniak-Kamysz jest oceniany jako jeden z najlepszych ministrów odchodzącego rządu. Czy będą jakieś zmiany? No to dzisiaj za wcześnie, żeby na ten temat może jeszcze coś powiedzieć, ale bynajmniej oczekiwania są ogromne. Ja nawet komuś tutaj w tym studiu, że wejdę w słowo, powiedziałem, że pod względem marketingowym, z punktu widzenia marketingu politycznego, rzecz świetnie rozegrana. Pan prezes, wychodząc po objęciu oficjalnie stanowiska, mówi, jesteśmy jedyną partią w Polsce, która bardzo szybko potrafi zareagować na to, jak wyglądał wynik wyborczy, czy porażka wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo niektórzy w tych kategoriach literalnie to traktują. I mówi, mamy zmianę warty, oczywiście doceniamy tych wszystkich, którzy są zasłużeni, doceniamy to, co zrobił pan Piechociński chociażby w ostatnim czasie, czy wielu innych poprzedników jego na tym stanowisku w PSL i ma rację, nie można się do tego absolutnie bez dwóch zdań przyczepić. Racja jest z jednej strony, że przyszło młode, biorąc pod uwagę rocznik pana Kamysza, a z drugiej strony no, pewnym jest to, że jako pierwsi robicie to w skali kraju. No i to ja uważam, że to się świetnie rozegrana rzecz. Ja się cieszę podwójnie w zasadzie, bo Władysław Kosiniak-Kamysz jest ten sam rocznik, co ja, w zasadzie jest młodszy ode mnie o 2 miesiące. Ale tutaj pokazaliśmy pewną taką klasę polityczną, której ostatnimi czasy troszeczkę w polityce w naszym kraju brakuje. Nie było kurczowego trzymania się stołka, że prezes... Za wszelką cenę będzie próbował być nadal. Bardzo elegancko podał się do dymisji, Rada Naczelna przyjęła tą dymisję, wybrała nowego prezesa. Wszystko odbyło się w takiej atmosferze pokojowej, nikt do nikogo nie ma pretensji. Teraz czekają przed nami nowe wyzwania, jest nowy prezes. Rada Naczelna cała podała się do dymisji, czyli zostanie wybrana teraz nowa cała rada, czyli takie gremium ponad 100-osobowe. I będzie to szło coraz niżej w tej chwili, czyli kolejnym krokiem będą zmiany na przykład w zarządach w poszczególnych województwach, jeśli chodzi o struktury PSL. Ciężko mi powiedzieć, jak będzie to wyglądało w innych województwach. A statutowo to jest tak rozwiązane, że skoro zmienia się prezes, to następnym krokiem jest to, nie. Statutowo jest to tak rozwiązane, że w przyszłym roku i tak czekają nas wybory. W każdym bądź razie oczekiwania ludzi młodych na pewno są teraz ogromne i pewnie młodzi moi koledzy, koleżanki oczekują teraz jakiegoś daleko idących zmian. Ja bym tych zmian tak może... Ja bym może tego tak nie wyolbrzymiał, ponieważ ja uważam, jestem zwolennikiem takiej teorii, że musi zostać zachowana taka pewna równowaga pomiędzy pokoleniami, czyli musi być troszeczkę ludzi młodych, oni są tacy pełni zapału, pełni energii. Ale wie pan, że młodzi ludzie, zależy co już traktujemy jako młodość, ale zostawmy to, młodsi ludzie, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, mogą sobie pomyśleć w ten sposób, zmienia nam się prezes na osobę mniej więcej z naszego pokolenia, może troszeczkę starszy, może trochę młodszy od niektórych. Mamy wielu tych działaczy, nie trzeba daleko szukać, województwo lubuskie, do których przyzwyczailiśmy się od lat, przy wielu zasługach oczywiście tych państwa, kiedy sprawowali swoje funkcje w parlamencie. Patrz, pan Józef Zych, którego w tej chwili w parlamencie nie ma, co oznacza, że drogi mogą być dwie. Albo PSL odbija się od tego poziomu, na którym jest teraz,
przebudowuje się w jakiś sposób, będzie walczył o mandaty w przyszłych wyborach za 4 lata i być może wrócą te same osoby, a być może będzie miejsce dla tych absolutnie nowych, absolutnie świeżych, którzy być może idee i wartości prezentują dokładnie te same, ale sposób ich realizacji mają nieco inny, zmienił się. Znaczy, mentalnie ten sposób. W zasadzie, panie redaktorze, jestem pewny, że zmiany będą. Tutaj pani prezes Fedak wprowadza ludzi młodych, czego właśnie ja jestem najlepszym przykładem. Fajnym przykładem, tutaj pamiętam tą rozmowę kilka miesięcy temu z panem, kiedy rozmawialiśmy na temat ludzi młodych w polityce. Idealnym przykładem także jest na przykład pani Katarzyna Osos, która zdobywała jakieś doświadczenie pracując w biurze poselskim pani Bukiewicz, została wojewodą. Teraz będzie posłem, czyli jest to taka naturalna ścieżka kariery i cieszy mnie to właśnie, że ludzie w partiach politycznych generalnie jest taka zasada, że najpierw trzeba przejść pewien sprawdzian, że się tak wyrażę, pewien test wewnątrz struktur i później dopiero zdobyć zaufanie tych wszystkich ludzi, którzy wstawią cię na listy wyborcze. Ale widzi pan, tu wśród młodych osób podejście się różni. Wczoraj rozmawiałem z młodym działaczem SLD, z panem Radosławem Korachem, który mówi, że dobrze byłoby, że jeśli teraz będą następowały zmiany w sojuszu, oczywiście oni mają jeszcze gorzej niż wy, można byłoby powiedzieć w tym momencie, ale jeśli będą następowały zmiany, to być może powinny nastąpić również zmiany w zapisach statutowych i oto osoba zupełnie nowa, świeża w partii, która dzisiaj zapisuje się, nie musi odbywać pewnego rodzaju karencji, tylko mogłaby aspirować do tego, aby pełnić ważne funkcje w strukturach politycznych. Czyli z jednej strony dobrze, jak ktoś ma tą ścieżkę za sobą i pewne osiągnięcia już miał, ale być może czasami warto postawić też na takie osoby, które doświadczenie mają, niekoniecznie zdobywane w szeregach danego ugrupowania. Sprawdzały się na różnych polach, na przykład jako osoby bezpartyjne, ale wchodząc do partii mogą od razu piastować jakieś urzędy w tej partii. Myślę, że odnosząc się tutaj do wypowiedzi kolegi, bo znam Radka, myślę, że tutaj nie ma jakiegoś problemu, że jak ktoś jest nowy, to że nie może być na listach wyborczych, bo wbrew pozorom... Ja dzisiaj... wiem dokładnie, że z młodymi ludźmi niejednokrotnie było tak, że wiedzieli, że najpierw będą musieli za posłem nosić teczkę przez kilka lat, oczywiście. Potem będą musieli parzyć kawę, a potem być może awansują do roli jakiegoś asystenta swoją drogą, jak już jesteśmy przy młodych osobach w polityce i o tym, jak to wszystko potrafi być przewrotne. Artur Zasada, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w tej chwili był europarlamentarzysta, znajduje się teraz w parlamencie, a razem z nim do parlamentu wchodzi z tego samego ugrupowania ze Zjednoczonej Prawicy też pan Marian Piłka, za którym teczkę dawno, dawno temu jeszcze w strukturach Zjednoczonego ZHN nosił pan Artur Zasada. Kiedyś byli kolegami na innych zasadach, teraz są równoprawni, można było powiedzieć, a kto wie, czy pan Zasada nie jest ważniejszy jako wiceprezes. Życie bywa przewrotne, ale wracając do tematu, w zasadzie tak, ja też tutaj właśnie kilka miesięcy temu rozmawiając z panem mówiłem o tym, że na nazwisko pracuje się latami. Oczywiście. Wychodzę z założenia, że ludzie młodzi powinni zdobywać doświadczenie startując w wyborach i nie podoba mi się to, że niekiedy w różnych ugrupowaniach trzeba odbywać tą karencję, że ty jesteś jeszcze za młody, skończysz 50 lat, to wtedy będziesz mógł startować. Myślę, że właśnie trzeba startować, trzeba zdobywać to doświadczenie i pracować na nazwisko, bo oczywiście zdarzają się takie przypadki, kiedy zmieniają się trendy, powiedzmy, społeczne, tak jak teraz się zmieniły i pojawiają się nowe ugrupowania polityczne, nikomu nieznane osoby, bądź to mniej znane, absolutnych bądź to bardziej... debiutantów mamy wielu w tej chwili w parlamencie. Tak, i nagle wchodzą takie osoby do Sejmu, ponieważ jest taki trend, odwraca się jakby punkt widzenia społeczeństwa, chcą zmian i głosują na ludzi, o których tak naprawdę niewiele wiedzą. Jacy będą ci ludzie, to dopiero czas pokaże. Otrzymali potężny kredyt zaufania wielu posłów dzisiaj zasiadających w ławach sejmowych. W zasadzie ciężko cokolwiek o nich powiedzieć. Ale wie pan, że to historia pokazuje nam, że tego rodzaju przykładów mamy wiele. Nawet w ostatnich latach, jeśli chodzi o polski parlamentaryzm, mieliśmy takie ugrupowania, które gdzieś nagle zdobywały poparcie na fali jakiegoś protestu, że wspomnę Samoobronę chociażby, i też nic nie wiedzieliśmy o większości osób, które znajdowały się na tych listach, potem reprezentowały nas
z lepszym bądź gorszym skutkiem w parlamencie. Podobnie było z Ligą Polskich Rodzin, kiedy pan Krzysztof Bosak wchodził jako, jako parlamentarzysta, był najmłodszym, nie wiem, 18-letnim chłopakiem, który dostał się do Sejmu i też pewnie poza kilkoma jego kolegami z klasy z ogólniaka nikt o nim kompletnie nic nie wiedział, że gdzieś tam działa i może coś z sobą reprezentować, więc no takich przykładów już trochę było, pewnie teraz też. Tak, tak w zasadzie, ale niewielki procent tych ludzi jakby dzisiaj jeszcze funkcjonuje w tym obiegu politycznym. W zasadzie jest takie powiedzenie, że szybkie kariery są krótkimi karierami. Ja życzę wszystkim jak najlepiej oczywiście. Myślę, że z tych nowo wybranych posłów część na pewno wejdzie już tak na lata do tego świata polityki. Część być może się zrazi, część być może stwierdzi. Właśnie do tego chciałem dojść. Bardzo ładnego słowa pan użył, zrazi się. Bo może jest tak, że młodzi ludzie, tak jak pan mówił, że powinni pracować na swoje nazwisko, startować w wyborach, nawet jeśli się to nie udaje, przecierać pewnego rodzaju szlaki, może muszą uczyć się tej polityki i stawać się nieco bardziej gruboskórnymi, bo polityka może być również dość brutalna. I tu też nie będziemy daleko szukać, bo jeśli popatrzymy na gry polityczne, bo w takich kategoriach należy analizować pewne działania i przeniesiemy się do sejmiku województwa lubuskiego, no to widzimy, jak w tej chwili wygląda sytuacja, nawet i kwestia tak wytrawnego polityka, jakim jest Czesław Fiedorowicz, który z dnia na dzień, można byłoby powiedzieć, już tam abstrahując od tego, ile trwała przerwa i ile czasu, jak było to załatwiane, przestaje być szefem sejmiku i w tej chwili no, będzie po prostu radnym, ale jak czytam niektóre wpisy pana Czesława gdzieś w mediach społecznościowych, to odnoszę wrażenie, że to jest kolejna rzecz, która go dotknęła w jakimś sensie, jeśli chodzi o gry polityczne, mimo że on przecież niejedne gry ma za sobą i powinien być uodporniony na tego rodzaju działania. Tak, ale ja poznałem Czesia Fiedorowicza 4 lata temu i zdążyłem zauważyć, że jest to człowiek bardzo wrażliwy, chętny do niesienia pomocy innym, którzy tej pomocy potrzebują. I na pewno dotknęła go te całe szachy, które odbywają się teraz w sejmiku. To ponieważ, znaczy, że tu nie miał na to wpływu, tak? Tak, nie miał na to wpływu. Oczywiście. W mojej ocenie jakby stał się po prostu elementem pewnej gry politycznej, niewinną ofiarą i rzekłbym nawet, że swoją funkcję wypełniał bardzo dobrze i dlatego też nie dziwię się Czesiowi, że czuję się urażony, ponieważ ja byłem na sesji sejmiku, kiedy rozpętała się ta cała burza wokół jego osoby. Tam nawet nie było podane uzasadnienie we wniosku o odwołanie, bo gdyby, co innego jest, jeżeli człowiek otrzymuje pewną karę i wie, że... Wie pan, z drugiej strony, tam... gdyby było uzasadnienie nawet napisane w 3 minuty na kolanie i sprowadzające się do tego, że ktoś zaznaczyłby tam, że nie odpowiadało mu sposób prowadzenia sesji przez przewodniczącego czy cokolwiek innego, zawsze można byłoby powiedzieć, co to za uzasadnienie, takie słabe uzasadnienie. No, czy ono było, czy nie było, nie ma znaczenia. Oczywiście w polityce na pewno znalazłoby się zaraz jakieś tam anty do tego uzasadnienia, tak jak pan powiedział. Natomiast co innego jest, jeżeli otrzymujemy jakieś baty, że się tak wyrażę, za coś, co żeśmy zrobili źle i wiemy o tym, że żeśmy zrobili, wtedy nie możemy mieć do nikogo pretensji. W mojej ocenie Czesław Fiedorowicz nie zrobił nic złego. Został odwołany z funkcji sejmiku, stał się po prostu elementem pewnej układanki politycznej. Został odwołany niesłusznie. Powołany został pan Marcinkiewicz. Myślę, że są to po prostu pewne gry Platformy Obywatelskiej. Myślę, że tutaj szefowa partii ma potężny orzech do zgryzienia, bo nie ukrywajmy, że istnieją tutaj pewne frakcje północ-południe, które się ścierają. Zresztą wybory na prezesa... Frakcje we wszystkich partiach. Oczywiście, ale wybory na prezesa partii Platformy Obywatelskiej w województwie pokazały, że pani Bukiewicz wygrała z panem Jabłońskim niewielką ilością głosów. Czyli ten oddech północy ciągle czuję na plecach i trzeba było to poukładać, bo być może doszłoby do sytuacji, że niedługo w Platformie nastąpiłby rozłam. A tak dzisiaj Platforma została scementowana. Pan Fiedorowicz z tego powodu musiał jakby porzucić tą funkcję. Został zmuszony wręcz do tego. Pan Marcinkiewicz z północy zasiadł na fotelu przewodniczącego, czyli Platforma jest zadowolona, a Czesiu jest po prostu pewnie
smutny z tego powodu, delikatnie mówiąc. Ale poza tym, że jest smutny, to przerabiał tego typu historie, tak jak wspomniałem wcześniej, już niejednokrotnie, więc myślę, że nauczył się doskonale na przestrzeni lat tego, że w polityce niektóre stanowiska po prostu się piastuje i na nich się bywa, nic nie jest wieczne. Ale tutaj, panie redaktorze, wracamy znowuż do tego, co powiedziałem na początku, że właśnie zatraciliśmy niestety przez lata pewną klasę polityczną. Dla mnie osobiście są takie pewne dogmaty, których nie powinno się łamać, tak? Czyli powiedzmy do filharmonii nie pójdziemy w dresie, bo tam się po prostu chodzi elegancko ubranym. Jeżeli wyjdziemy do toalety, powiedzmy, w trakcie koncertu, to nie wchodzimy w trakcie koncertu, bo nie będziemy przeszkadzać tym muzykom. No jest kilka takich, tak, jest kilka takich żelaznych zasad, które powinniśmy przestrzegać. Na przestrzeni lat kolejne ugrupowanie, o którym nie wspomnieliśmy, że odeszło, Ruch Palikota, oni byli jakby jako pierwsi dopuszczali się pewnego języka z mównicy sejmowej, przekraczali pewne granice, którego się nie powinno używać. I tak samo tutaj nastąpił pewien brak klasy politycznej, bo co innego właśnie jest, jeżeli by się to odbyło, powiedzmy tak jak wybór nowego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego w atmosferze pokoju. Oczywiście znaleźliby się też osoby niezadowolone, bo w umowie koalicyjnej było zapisane, że stanowisko przewodniczącego sejmiku należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, na pewno byłyby zgrzyty. Ale co innego, gdyby odbyło się to w jakiejś innej atmosferze, tak naprawdę Czesław Fiodorowicz dowiedział się o tym, że będzie odwoływany zaraz przed tą, znaczy w zasadzie Polskie Stronnictwo Ludowe dowiedziało się o tym, że będą pewne zmiany w zasadzie 10 minut przed rozpoczęciem sesji, także myślę, że... Dobra, zamknijmy ten temat, bo tutaj właściwie już wszystko zostało powiedziane. Bardziej interesowało mnie to, jak pan patrzy na to, czy jeszcze coś się może zmienić w najbliższym czasie w sejmiku i te szachy, jeśli już używamy tej terminologii, mogą się poukładać zupełnie inaczej na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy, czy raczej jest to mało prawdopodobne i teraz wszystko będzie po prostu... Odpowiem na to pytanie jako Arek Dąbrowski, tak jak ja to widzę. Wydaje mi się, że ponieważ pod nową umową koalicyjną jest ciągle podpis dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie jestem pewien, czy czy składając ten podpis, będziemy traktowani na równych warunkach, bo czy my złożymy ten podpis, czy nie, nowa koalicja, czyli... I tak ma większość. I tak ma większość. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, uważam, że źle się dzieje, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, że jest to koalicja anty-PiS, ponieważ nie oszukujmy się, słyszałem wypowiedź pana Fetki, który mówi, że nie po to wprowadzano samorządy lokalne, żeby były uniezależnione od władzy centralnej. Ale tak naprawdę to centrala decyduje o napływie gotówki na poszczególne województwa. Boję się tego jako mieszkaniec województwa, że pewne decyzje mogą być blokowane, bo powiedzmy sobie uczciwie, są politycy... Ktoś zatnie się w Warszawie oczywiście. I powie, nie dajemy temu, chociaż to dotyczy większości województw w Polsce w tej chwili, więc... Oczywiście, w każdym bądź razie dzisiaj wyglądało to tak, że powiedzmy pani Polak jechała do swojej koleżanki Ewy Kopacz i uzgadniały pewne sprawy strategiczne dla rozwoju województwa. Dzisiaj nie wyobrażam sobie troszeczkę, że jedzie powiedzmy do nowego premiera pani Beaty Szydło i mówi, no słuchaj, no zablokowaliśmy tutaj tych waszych na szczeblu województwa, ale może sypniesz 2 miliony na powiedzmy nowe połączenie kolejowe czy coś. Także myślę, że źle się dzieje, ale wracając do tematu, do szachów w sejmiku. Ta koalicja według mnie nie będzie trwałą koalicją. Myślę, że w niedługim czasie, być może na początku przyszłego roku, jednak ktoś zreflektuje się, że nie można blokować Prawa i Sprawiedliwości, czego przykładem powiedzmy też jest Rada Miasta, bo już słyszę ciepłe wypowiedzi kierowane do jakby radnych Prawa i Sprawiedliwości, a przecież jeszcze niedawno mieliśmy tutaj teatrzyk blokowania Prawa i Sprawiedliwości, przecież nie mają nawet przewodniczącego w żadnej komisji. To pokazuje, że gry polityczne prowadzą bardzo często do tego, że trzeba być elastycznym ze wszechmiar. Tak, i wracamy, panie redaktorze, znowu do tego, co mówiliśmy na początku, że życie bywa przewrotne. Także. No dobrze, to zakończmy tematy polityczne i porozmawiajmy w kilku słowach na temat tego, co się wydarzy.
jutro w Parku Tysiąclecia trzeci bieg. Jeża, rzecz niepolityczna, tam można należeć do partii albo nie należeć i tak można się zapisać. Ale nie wolno o tym na biegu jeża mówić. Czyli jeśli chciałbym biec w koszulce jakiegoś ugrupowania partyjnego, to niekoniecznie, tak? Niekoniecznie. Powiem szczerze, że na pierwszej edycji biegu jeża mieliśmy taki przypadek, że przyszli zwolennicy jednej z partii politycznych. Ja bardzo delikatnie, grzecznie zwróciłem uwagę, że to nie jest ten charakter imprezy, ponieważ w Zielonej Górze zauważyłem taki trend, że bardzo podobają się ludziom takie inicjatywy oddolne, kiedy nie są mieszani żadni politycy, kiedy... Ale politykom podobają się inicjatywy oddolne, do których można się przykleić. No tak, ale my skutecznie jakby blokujemy to przyklejanie się do naszego biegu, nie występujemy o żadne patronaty honorowe. Chcemy, żeby każdy zielonogórzanin czuł się jakby organizatorem tego biegu, czyli przychodzisz, przynosisz powiedzmy karmę, koce, smycze, to stajesz się jakby integralną... Bo tego nie powiedzieliśmy, że cel biegu jest oczywiście szczytny. Nie chodzi tylko o to, aby sobie pobiegać i dobrze się bawić zdrowo, na świeżym powietrzu, tylko żeby ostatecznie pomóc zwierzakom w zielonogórskim schronisku. Zgadza się, panie redaktorze. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że staje się to takim jakby zjawiskiem nawet unikatowym na skalę polską, bo informacja o biegu jeża trafiła już na najbardziej popularne portale ogólnopolskie, jeżeli chodzi o portale biegowe, gdzie jakby prowadzący ci te portale wskazują tą akcję jako taką jedną z nielicznych, gdzie... No impreza, gdzie można przyjechać i pobiegać. Tak, gdzie można pobiegać, gdzie nie ma pomiaru czasu, gdzie nie ma zwycięzców, gdzie w tym roku pierwszy raz zostaną wręczone medale, a tak naprawdę chodzi wszystko o to, żeby pomóc zwierzakom, bo jak człowiek nie pomoże zwierzakowi, to zwierzak sobie sam takiej akcji nie zorganizuje. To jeszcze powiedzmy, że pomagać mogą wszyscy, od najmłodszych przez tych średnio zaawansowanych wiekowo do seniorów, jakkolwiek by ich nie nazwać, będzie każdy kilka kategorii biegów, przyjść. Więc ci najmłodsi będą biegać z najmłodszymi, starsi ze starszymi, najstarsi z najstarszymi. Chodzi o to, żeby było dużo... Jak najbardziej, to nawet można przejść spokojnie ten dystans, ponieważ nie ma żadnego limitu czasu. Niektórzy przebiegną dwa kółka, niektórzy przebiegną jedno, niektórzy pół kółka przebiegną, sobie skrócą drogę. Jak z pogodą na jutro, sprawdzaliście? No niestety... Ma być nie najlepiej. Ma być nie najlepiej, ma być wiecznie i no to jest takie, kurczę, życie bywa przewrotne. Cały czas mamy taką przystępną pogodę. Jutro w sam raz jest załamanie pogody i od niedzieli znowu ładna pogoda, także... Na biegu nie przełożycie. Na biegu nie przełożymy. Którzy się zdecydowali pobiegać, zresztą ci, którzy biegają na co dzień, wiedzą dokładnie, że można biegać i w deszczu, i w mrozie. Podobnie jak robią rowerzyści, którzy mówią, że przy minus 30 się lepiej jeździ niż przy plus 30. Tego nie próbowałem, ale to... Kiedyś tutaj chyba Robert Górski tak powiedział, znany zielonogórski rowerzysta, poza tym, że radny, że lepiej się jeździ w tak wysoko ujemnej temperaturze niż w tak wysoko dodatniej, bo przynajmniej człowiek się nie poci. No może coś w tym jest. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, jeden z organizatorów jutrzejszego biegu jeża, na który serdecznie zapraszamy, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję państwu, do widzenia. Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.